Karol III otrzyma ksiaskę dla dzieci o swoim tasksie z Nadiana i królowa Camilla. Król Karol III włada Wielka Brytania od wrześniowej śmierci swojej matki Elżbiety I. Ale na oficjalną koronację poczeka dokładnie do 6 maja. Znamy już wstępny plan uroczystości i choć ma ona być mniej ekstrawagancka, to i tak możemy się spodziewać masy atrakcji. Większe kontrowersje dotyczą natomiast listy gości. Nadal nie wiadomo, czy w ceremonii koronacyjnej udział wezmą księża Harry i Meghan Markle. Karol III podobno zmienił zdanie i pragnie zobaczyć ich w kościele Westminster Abbey i nawet wybrał człowieka, który ma przekonać do przyjazdu syna i jego małżonkę. Nie wiadomo natomiast, czy faktycznie do tego dojdzie. Znacznie mniej przychylny do takiego scenariusza ma być księdza William, a plan Sussexów też na razie nie jest znany opinii publicznej. Nie oznacza to natomiast, że na koronacji zabraknie celebrytów. Smietanka brytyjskiej i amerykańskiej elity od dawna przebiera nogami w nadziei na otrzymanie zaproszenia. Właśnie dowiedzieliśmy się, iż wśród gości na tegorocznej ceremonii ma znaleźć się Tom Cruise, który podobno aspali się do przyjazdu. A przecież na tym jednym hollywoodzkim gwiazdorze się nie skończy. Ważnym elementem tego typu wydarzeń zawsze są okolicznościowe pamiatki i gazety, których sprzedaż idzie w tysiące. Jak donosi THE Telegraph, na miesiąc przed koronacją Karola III na sklepowe półki trafi specjalna edycja popularnej serii książek dla dzieci i młodzieży z Little People. Big Drums. Publikacja poświęcona życiu nowego monarchy ma na celu przybliżyć jego życiorys młodym Brytyjczykom i pokazać drogę od małego księcia do dorosłego króla. Jak łatwo się domyślić, książka skupia się na pokazaniu szlachetnych cech króla, mowa jest w niej o jego poświęceniu w walce o ochronę klimatu czy działalności charytatywnej na rzecz młodych ludzi. Ale wspomina też o trudniejszych momentach w życiorysie władcy. THE Telegraph pisze choćby o protestach, które spotkały Karola w Walii, gdy przyjechał studiować tamtejszy język i poczucia samotności ogarniającym przyszłego króla. Nie liczcie natomiast, że edycja Little People, Big Drums poświęcona Karolowi III będzie zawierać wzmianki o wywołanych przez niego skandalach, romansach i wybuchowym temperamencie, przez który księżna Diana tak cierpiała. O pierwszej żonie syna Elżbiety II mówi się głównie w kontekście ceremonii zaślubin, na której wyglądała niczym księżniczka z baśni. Ich rozwód zostaje z kolei przedstawiony przez pryzmat niezgodności charakterów. W tym kontekście niejako lepiej wypada królowa małżonka Camilla. Autorzy książki opisują ją bowiem jako najlepsza przyjaciółkę Karola od 35 lat. Na całym świecie sprzedano do tej pory 7,5 milionów egzemplarzy serii Little People. Big Drums. Poprzednie edycje dotyczyły Florence Nightingale, Harry'ego Houdiniego i Amandy Gorman.